Witam was serdecznie, ja jestem Adrian Socha, to jest kolejny materiał na moim kanale. W dniu dzisiejszym odwiedzam jednostkę OSP Gawrzy Jałki, województwo warmińsko-mazurskie. Jesteśmy w gminie Szczytno, odwiedzamy strażaków z OSP Gawrzy Jałki. Mega ciekawa załoga i mega ciekawy sprzęt, przede wszystkim samochód, którego na kanale jeszcze nie było. Magirus Deutz, dokładnie tak. Z którego roku? 80. rocznik, a naprawdę warto go zobaczyć, więc zostańcie z nami. Ja się idę przywitać załogą. Cześć Adrian. Cześć Krzysztof Szoblak, w straży 15 lat. Świetnie, cześć. Grzesiek, w straży 20 lat. Cześć. Ile już straży? 5 lat. 5 lat, bardzo fajnie, od urodzenia. Cześć. Wiktor, 3 lata w straży. Cześć, Arek, 6 lat w straży. Cześć. Cześć Patrycja, 3 lata w straży. Ola, 2 lata w straży. Maja też 3 lata w straży. Ania, nieoficjalnie bardzo długo, oficjalnie 3 lata. Świetnie. Stanisław Pat, 50 lat. Wow, pięknie, okrągła rocznica. Woldek, 25. 25. Panie Stanisławie, było świętowane 50 lat? No, miało być, bo jednostka ma 65 lat, ale chyba odłożymy na drugi rok. To... Rozumiem, to trzeba nadrobić, trzeba nadrobić. Drodzy widzowie, tak jak widzicie, samochód Renault i samochód Magirus Deutz. Dwa słowa prosimy o tych samochodach. 1600 wody. Ten 3300 pan. Który rocznik Renówki? 2000. 2000. Do czego wam służą te dwa samochody? Ten teraz w tej chwili służy jako taki auto drugowyjazdowe do podawania wody, do zaopatrzenia wody. To jest tylko pierwszowyjazdowy, no to jest wszystko na nim, na tym są to węże, pompa, taki, to służy do zaopatrzenia wody. Rozumiem. Drodzy widzowie, tak oto prezentuje się z przodu samochód Renault. No, ma swoje imię. Stachu, zapewne od Stanisława, i przechodzimy do Magirus Deutz, żebyście mogli zobaczyć z przód. Ciekawostka, zobaczcie możliwość podania środka gaśniczego, jakim jest woda z przodu. 800 na minutę normalne. 800 na minutę, ok. Bardzo ciekawą rzeczą myślę jest też skrytki bardzo pojemne. Idąc wokół Magirusa widzicie sprzęt, który w nim się znajduje, jest typowo sprzętem gaśniczym, czy sprzętem, który umożliwia zasilanie wodne. Samochód, który w każdym momencie można jeszcze dozbroić o jakieś elementy, które są potrzebne. Na pewno strażakom służy jako pojazd do transportu ratowników do większych akcji, z tego względu, że z tego co się dowiedziałem, 9 miejsc, prawda? Tak. 9 miejsc, także naprawdę dużo, kawał historii. Lata 80? 80 rocznik, także zapewne z kraju jakiego? On był kupiony tutaj u nas w Polsce. W Polsce? A pochodzi się, nie wiem, prawdopodobnie z Niemiec. Z Niemiec. Skończy, no. Jest taka szansa. Oczywiście w pełni sprawny jeżdżący, a dla fanów motoryzacji powiem w formie ciekawostki, że jest to samochód, który nie ma hamulców na sprężone powietrze, tylko jest to, hamulce są hydrauliczne, nie ma problemu z nabiciem powietrza. Widzę wiele patentów, które wykonaliście. Co tutaj przy nim zostało zmienione? Zostało zmienione oświetlenie, dołożone LED-owe. Fajnie. Maszt ręcznie wysuwany z najaśnicą, na podpięty pod agregat. No takie z takich ciekawostek po prostu. Rozumiem. Uchwyty na aparaty zostały też zrobione. Tak, uchwyty własnoręcznie zrobione na aparaty. Sami zrobiliśmy. Fajnie. No. Naklejka z tyłu oczywiście nasza. Pięknie. No. Czyli własnym sumptem udoskonaliliście ten pojazd, żeby był bezpieczniejszy, żeby był praktyczniejszy. Zobaczcie, LEDy, które oświecają pole pracy na zewnątrz, ale też, co ciekawe, jak spojrzymy, są też LEDy, które są wewnątrz, więc dzięki temu lepiej widać sprzęt umiejscowiony, także szacunek.
szacunek dla strażaków, że dbają o samochód i starają się go utrzymać w nienależytym, nienagannym oczywiście stanie. Przechodzimy do samochodu Renault. Samochód, przypomnijmy rok. 2000. Jak przyjechałem, to pierwsze rzuciłem hasło, że 2007, naprawdę świetnie utrzymany w czystości i w 60 tysięcy przebiegu. I w stanie takim no, wizualnym bardzo dobrym, także widać, że to też jest dbałość. Wchodzimy do środka i pierwsze, co nam się rzuca w oczy, to czerwone światło. Do czego, o co chodzi z tym czerwonym światłem? Wysunięty masz. Wysunięty masz, czyli co jest światło sygnalizujące. Mamy nóż na przykład do przecięcia pasów, pilot do bramy, oczywiście radiotelefon przewoźny musi się znaleźć. Mimo, że samochód z 2000 roku już ma automatyczną skrzynię biegów, także bardzo fajne rozwiązanie, wygodne dla kierowców, operatorów takiego pojazdu. U góry panel sterowania różnymi przełącznikami, ale też informacyjny zapewne, jeżeli chodzi o pracę autopompy. Z tyłu znajdziemy aparaty powietrzne, które są dla kolegą strażakiem. Tak. Jest medyk, u góry deska, szyny Kramera i tu znajdziemy latarki kątowe, które służą strażakom na oświetlenie. To jest ciekawostka, to nasz patent, bo nie było tego w wyposażeniu. Sami osobiście zrobiliśmy to z przetwornicą do ładowania Motorola. No, tak kolega nam podłączył. No, kolega nam podłączył. Profesjonalnie. No. Bardzo oświetlenie LEDowe też nasz patent. Tak. Bardzo fajnie. Zobaczcie, samochód oświetlony LEDowo i z tyłu, i z przodu, dzięki czemu znacznie poprawia się ergonomia pracy. Tak. Zapytam, przetwornica, kojarzycie może o jakiej mocy? 3002 ma takiej ciągłej. Rozumiem, rozumiem. Także przetwornica, która pozwala załadować sprzęt, który jest na kabinie pojazdu. Ile miejsc w dowodzie? 8. Czyli 9,8. Tak. Naprawdę fajnie. I jeszcze nasz patent z firmy AutoCris, która nam ten samochód wprowadzała. Żółty kolor tutaj tych wszystkich elementów ramek. Tak. To jest chwytnik, samochód, który przyszedł do nas z żółtymi, tutaj bajerami i podłoga, jak widzisz, jest wszystko blacha. Wszystko z tej, nie we wszystkich tak jest. Zgadza się i na pewno łatwiej jest utrzymać w czystości. A zapytam się, jeżeli chodzi o te, o ten samochód, jakby dokarosowanie go, kiedy, w którym roku? Już my go tak kupiliśmy. Już kupiliście tak, go. Tak, wójt nam kupił. Świetnie, ale dobry zakup. No 3000 wody. Zadowoleni. Tak, starczy. Świetnie, także zobaczcie, żółte elementy poprawiające też bezpieczeństwo widać, z tego względu, że widać, za co można chwycić. O, proszę bardzo. Nowe samochody, jak zamawiacie w SIF-ie, też wpisujcie klamki i różne takie elementy chwytne, niech zostaną pomalowane lub oklejone jaskrawymi kolorami. Przechodzimy do sprzętu znajdującego się na samochodzie. Co tutaj mamy? Torba PSPR1, obok defibrylator. Tak, dokładnie. Defibrylator, hydrożele, agregat prądotwórczy, mata, wentylator oddymiający, środki Sintan być może, albo... Do dezynfekcji. A, do dezynfekcji, okej. Okay. Tak, dezynfekcja. Rozumiem. Przełączniki 752. Skrzynki własnej produkcji. Zobaczcie, jest skrzynki własnej produkcji. Też naszego druga. Też. Mega sprawa. Na wirus pod spodem. Oczywiście. Ubrania ochronne mamy. Przechodzimy dalej. Prawa skrytka druga za dowódcą. Odcinki 5-2, 7-5. Poniżej dwa rzędy pięknie ułożonych odcinków. Stożki ostrzegawcze, prądownice Rosenbauera bardzo dobrej jakości. Tak. O, i widzę gładkolufową prądownicę prostą. Koniecznie muszę ją wyciągnąć. Zobaczcie. Przydaje się oczywiście, specyficzne pożary, odpowiednie ciśnienie dzięki niemu. Druhowie sobie na pewno za moment ich to domontują, a ja wam pokazuję patent, który znajduje się na dole. Czyli mamy przygotowane odcinki wężowe 7-5 do rozwinięcia. Zajeżdżacie, rozwijacie, tak, znacznie szybciej to sprawia, że linia główna jest gotowa. Strażacy mogą szybciej podjąć działania. Również LEDy z tyłu, oświetlenie, pasy odblaskowe, których ja jestem zwolennikiem, poprawiające bezpieczeństwo, również są. Mamy tutaj coś takiego jak klapkę, a pod klapką obroty silnika, ilość wody w zbiorniku i środka, także ciśnienia pompy. Dobrze. I sterowanie z zwijadu szybkiego natarcia. Dobry. Zwijadu szybkiego natarcia i też zobaczcie, zwam montowane w centralnej części, w tylnej części autopompy, dzięki czemu możemy się łatwo rozwinąć na prawą i na lewą stronę pojazdu. I u góry flara świetna. Na dachu samochodu co byśmy znaleźli? Drabina,
No i wszystko to, co powinno być. Smoki, ten, sawne. Tłumice. Tłumice, tak. No tak. Drobny sprzęt. Mamy, tak. Mamy także tutaj 110 i jeszcze francuskie. Jeżdżą z nami i sawne. Także jest smok do tych oryginalnych, wszystko jeździ tutaj z nami. Tu jest jeszcze taka skrytka. Tutaj jest skrytka na te węże sawne. Zobaczcie. Oryginalne francuskie. Tak, to jest francuskie. Przewidziane. Próbowaliście zastać wodę za pomocą tego pojazdu? Tak, mieliśmy przygotowanie bojowe z Państwowej Straży Pożarnej i mieliśmy zastać wodę właśnie z tymi wężami. Mhm. No i udało się z basenem po prostu, nie? Fajnie, fajnie. Okej, lewa strona pojazdu, patrząc od tyłu, opryskiwacz spalinowy, dyski sygnalizacyjne, znaki, stabilizacja poprzez kliny, pilarka, zapas paliwa, mieszanki. Co tutaj by było w tych skrzynkach? Tu są nasze gadżety takie. Nasze. Okay. Krętarki. Młotki, gwoździe takie. Aha, na zapas. Czyli jakieś dachy, jakieś takie wiatry. Dokładnie. Tu są piły dwie, na razie są też w takim patencie waszym. Bo tak. Czekamy, aż przyjdzie hydraulika, wtedy będziemy sobie tutaj tak robić już na gotowo. Właśnie, hydrauliki wam życzę. No, powinna już być. Powinna, tak, już, powinna być. Już być. Na dzisiejsze czasy, standardy. Ale jak myślę, pewnie wszystko jest w drodze ku temu. Tak. W sumie u nas jesteśmy w takim kole centralnym, że tak powiem. Tak. Blisko Olszyny, Płozy, Lipowiec, Świetajno. Mhm. I to do każdego po 5 km. Także... Rozumiem, rozumiem. Czyli też jest zabezpieczenie. Tak. Okej. Okay. Poniżej. Pompa szlamowa. Co mamy obok gaśnic w tym zbiorniku? Woda do pompy szlamowej. Aha, czyli do zalania wody. Tak. Pompy. Fajnie, fajnie. Zestaw kominiarski, wysokościówka i u góry sprzęt jak sorbent. A to jest nasz patent. Dokładnie. Sami robiliśmy. Do zwijania węży, szybko. Bardzo fajna sprawa, zobaczcie, zwiadło na szybko, można rozstawić tak. I prowadzić działania z użyciem tego narzędzia. Ja jeszcze wejdę do tyłu kabiny. Pod siedzeniami są tam takie, może zajrzeć, są rzeczy użytkowe. Techniczne. Dobra. Dobra, mamy to. Plam. Tak. Aha, czyli mamy otłuszczacz jakiś przygotowany, tak. I neutralizator. Tak, do węży tych francuskich, smoki, bojka. Bardzo fajnie. Drodzy widzowie, sprzęt mamy przedstawiony, samochody pokrótce też. Za chwilę dwa słowa zamienimy je ze strażakami. Zobaczcie, drodzy widzowie, mamy tutaj nowe hełmy zakupione, zobaczcie. Wulkan, nówki, mhm. Przez nasze pieniążki, co... Za akcję po prostu nie bierzemy pieniążków na siebie, tylko wszystko przeznaczamy na sprzęt OSP. Mhm. To są właśnie teraz zakupione nowo hełmy i ubrania specjalne, razem z butami, gumaki. Fajnie, tak. Czyli progres jest dzięki temu. Tak, tak. Większość zakupów, co mamy, to co gmina nam daje, a większość, no tak po prostu z własnych środków, no i ze sponsorów dużo. W ostatnim mieliśmy też akcję zbierania złomu, elektronarzędzi, też uzyskaliśmy jakieś środki. Tam było ponad 5000 bodajże i od sponsorów dodatkowo. No i zakupujemy sprzęt, doposażamy się po prostu, tak? Rozumiem. Drodzy widzowie, zobaczcie, przenieśliśmy się do kolejnego pomieszczenia świetlicowo-pamięciowego. Zobaczcie, mamy tutaj coś takiego jak aparat powierzchni, który dawniej strażacy w działaniach używali. Aparat podciśnieniowy, który no, był pewną normą. Czy to być może jest aparat z tej jednostki? Tak, z tej jednostki. Świetnie. Zobaczcie jeszcze, co się znajduje za kolegą Grzegorzem. Ja pozwolę sobie otworzyć szafę. Obok obuwia z tamtego okresu znajdziemy umundurowanie. Umundurowanie, czyli hełm. Takie hełmy strażacy nosili. Czapka, ubrania koszarowo-bojowego. Pantery tak zwanej. Pozwolę sobie rozwinąć. Spodnie. Tak właśnie wyglądały spodnie. Wcętki. Góra koszarowa i nieodłączny obowiązkowy element, czyli pas z toporkiem. Drodzy widzowie, otrzymałem tutaj od truchów strażaków pamiątkową naszywkę. Zobaczcie, że jest personalizowana. Bardzo fajnie. Herb gminy? Tak. Fajnie. Tutaj za kolegami Krzysztofem, za kolegą Krzysztofem mamy ścianę pamięci. Na niej puchary,
znajdują się, które uzyskali strażacy w różnego rodzaju wydarzeniach, konkurencjach. Drużyna pożarnicza funkcjonuje ile osób? 36. A młodzieżowa drużyna pożarnicza? 16, czyli mamy 16 członków. Przed chwilą tu jeszcze leżały nowe ubrania młodzieżówki i czapki. Także fajnie, że... na dziewczynach. Proszę, zobaczcie, tak się prezentują. Także piaskowe, bardzo ładnie to wygląda. No i mamy też tutaj najmłodszego strażaka, który również umundurowany jest. Tak jest. Pierwszy sztandar. Ufundowało go społeczeństwo. Który rok? 26 lat do tyłu. A co było wcześniej przyczyną, że tych sztandarów nie było? Nie było, no pewnie nie wiem, że nie. Tradycji takiej nie było. Szczerze mówiąc, to trochę kosztował. No tak, tak. Ale to dzięki naszemu proboszczowi, który w kościele ogłosił, no i mieszkańcy się złożyli i nam to jednostka ufundowali. Okej. Okay. A pamiątka do tego to jest, są nawet zdjęcia, przekazania sztandaru, zaraz tu zobaczymy, może powinny gdzieś być, co nie? O! Nie, to była jakaś inna uroczystość. Wiem, że jakieś tu biegnie. Ale tu mamy bardzo fajne zdjęcie, ja zatrzymam się. Zobaczcie, zawody sportowo-pożarnicze. OSP Garzjałki miało zawsze trzy drużyny. W takim umundurowaniu, właśnie w takim. Pas z toporkiem, o którym przed chwilą wspominaliśmy na filmie. No i drużyna w ten sposób wyglądała. Tak była umundurowana wtedy. Jednocześnie to ubranie, które widzicie na zdjęciach, było ubraniem bojowym. Nie było ubrań specjalnych, które znacie dzisiaj z materiałów Nomex, PBI i innych aramidowych włókien, tylko były takie, bawełniane. O, młodzieżówka, poświęcenie samochodu. No poświęcenie, przekazanie, to nie? Co był zakupiony. Który rok? No tego pierwszego Makirusa, to był lata, nie wiem. 2006 rok. O, i tu jest sztandar, będzie nie w kościele było, co nie? Tu w sztandaru. Tu jest jeszcze władze gminy, których teraz już nie ma. To jest po prostu inny. Czyli jednym słowem kawałek historii dzięki tej kronice. Jest, to jest tylko zdjęcia, a książka, ta kronika też ma posiadane, co nie? To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jeszcze tu was trochę przeproszę. Właśnie widziałem bardzo, bardzo ciekawy dokument. O, właśnie. To już jest zabytek, można powiedzieć, ale to jest od naszego papieża świętego Jana Pawła II. Podziękowanie za uczestnictwo jak obraz Matki Boskiej na wiedzę w parafii. Świetnie. Bardzo ciekawa, historyczna już teraz pamiątka. Dobrze, jakbyśmy mogli może z dwie, trzy akcje wspomnieć z historii jednostki, które się tak najbardziej przypominają. Wspominaliście, że był jakiś trudny Sylwester kiedyś. No tak, mieliśmy tutaj imprezę sylwestrową, no i się okazało 20 godzina. Zaczął się Sylwester i zawyła syrena. No i musieliśmy wyjechać do sąsiedniej miejscowości Niedźwiedzie. To pożar stodoły, no, budynku gospodarczego i tak Sylwestra spędziliśmy. Całą noc. Tak, do rana. A jakieś inne działania? Słyszałem, że jakieś działania z zakresu ratownictwa technicznego, jakiś wypadek? Tak, tutaj jeszcze mieliśmy dwa lata temu tutaj przykry wypadek. No, kolega, przyjaciel nasz, w przykrym wypadku, wymieniając żarówkę światła wstecznego, po prostu zginął. Bo zaklinował się między drzwiami kierowcy, chciał wymienić żarówkę. Jakimś dziwnym trafem trafił pod drzwi, samochód na niego najechał. I dostaliśmy też wezwanie po nim o reanimacji godzinnej. No, nie udało się uratować. Tak, niedaleko, bo 200 metrów od naszej remizy to było, nie? Rozumiem. Mamy tutaj tereny wiejskie głównie, prawda? Tak. Jakie zdarzenia to przeważają? Jakieś pożary nieużytków, jakieś wiatrołomy? No dużo jest, tak, ale zazwyczaj to są wiatrołomy, pożary budynków. Zwierzaki też się trafiają jakieś? Że trzeba im pomóc? Też się zdarzają. Znaczy tutaj u nas to rzadko, częściej tutaj bardziej szczytna, jak są jeziora, rzeki, to tam chłopaki wyjeżdżają na pomoc. A tutaj u nas to zazwyczaj pożary i no, miejscowe zagrożenia.
Rozumiem. Łącznie. Dobrze. Także drodzy widzowie, mieliście okazję usłyszeć o dwóch, trzech akcjach, w których strażacy brali udział, zobaczyć ciekawy sprzęt historyczny, umundurowanie, no i usłyszeć o losach historii jednostki. Moi szanowni, jesteśmy już przy końcu materiału filmowego. Ja chciałem bardzo podziękować panu prezesowi, druhowi Stanisławowi za możliwość przyjechania do waszej jednostki, załodze, za przedstawienie sprzętu, historii, pojawienie się na filmie i młodemu druhowi życzę rozwoju w pożarnictwie. Jeżeli chcecie komuś podziękować, to teraz jest okazja. No to chcieliśmy podziękować. Ja chciałem po prostu w imieniu wszystkich strażaków z OSP Gawrzejówki podziękować dla prezesa zarządu gminnego drucha Sławomira Wojciechowskiego za takie no, po prostu wsparcie naszej jednostki. A o co się zwrócimy, to nigdy nie powie, że nie. Cierpliwie jako czekać. Bardzo, dziękuję bardzo. Bardzo fajnie, dziękuję również. I ostatnie słowo do widzów. Drodzy widzowie, to już wszystko w dzisiejszym materiale filmowym. Zapraszam was na swojego Instagrama, Adrian Socha, znajdziecie link w opisie. No i oczywiście zachęcamy do wspierania nas poprzez przycisk wesprzyj, obok przycisku subskrybuj, także zaklikujcie. Dzięki temu możemy przemierzać kolejne kilometry po Polsce. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Cześć!